Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 70 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jasna Góra to duchowa stolica Polski. Jej najcenniejszym skarbem, ale i największą tajemnicą jest cudowny obraz Matki Boskiej. Wizerunek Czarnej Madonny czczony jest tutaj od ponad 600 lat. Ale o obrazie nie sposób mówić jedynie przez pryzmat wielkiej historii. O roli tej ikony świadczą przede wszystkim niezliczone wota ofiarowane tutaj przez wiernych za otrzymane łaski. Okazała wczesnobarokowa nastawa ołtarza cudownego obrazu według projektu Giovanniego Battisty Gisleniego wykonana została w 1650 roku z hebanu i przyozdobiona wyjątkowo bogatą srebrną dekoracją. Otoczony kultem malunek w typie Hodegetri, przedstawiający Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem, wykonano templą na płótnie nałożonym na deski. Cudowny obraz Matki Boskiej otoczony jest kultem od wieków. Co wiemy o nim na pewno, bo owiany jest tajemnicą, a z drugiej strony jest przedmiotem badań i dociekań. Cudowny obraz Matki Bożej został przywieziony po roku 1382 i ofiarowany Paulinom przez księcia Władysława Opolczyka. Powiedziałem to słowo po roku 1382, dlatego że nie znamy daty przybycia tej świętej ikony. Nie ma źródłowego potwierdzenia przybycia obrazu. Wiemy tylko, że już obraz był na Jasnej Górze. Jak pisze kanonik Jan Długosz, to jest już XV wiek, zewsząd zbiegał się tutaj lud pobożny z powodu zdumiewających łask i cudów, jakie działy się za przyczyną Matki Bożej. W 1430 roku obraz został poważnie zniszczony. Tutaj na Jasną Górę najechali husyci. Po tych zniszczeniach obraz został poddany konserwacji w Krakowie i potem z powrotem uroczyście przywieziony na Jasną Górę. Tak. Po konserwacji, to była taka pierwsza odnotowana w dziejach konserwacja świętego wizerunku. Ufundowana przez króla Władysława. Przez króla Władysława Jagiełę, który szczególnie zadbał, zatroszczył się o to, aby ten wizerunek został odnowiony, więc ci, którzy odnawiali, artyści, konserwatorzy, złączyli połamany wizerunek, te deski się w wyniku tego napadu rozeszły, stąd sklejono je i wzmocniono gotycką ramą, która jest do dziś zachowana. Król ofiarował również złote i srebrne blachy zasłaniające tło. Kiedy Jasna Góra stała się twierdzą? Na początku wieku XVII Jasna Góra potrzebowała umocnień fortecznych, dlatego że czasy były niespokojne. Stworzono system fortyfikacji typu ziemno-bastionowego. Całość fortyfikacji zaplanowano na planie kwadratu. Dodatkowy system obronny zabezpieczał bramę. Oczywiście twierdza była po potopie szwedzkim udoskonalona, rozbudowana. Także stawiła czoło licznym nieprzyjaciołom. Do dziś zachowały się fragmenty dawnych fortyfikacji, między innymi bastion Świętego Rocha, pamiętający czasy potopu szwedzkiego. Dziś jest to muzeum mieszczące ponad 500 narodowych pamiątek. By obejrzeć najważniejszą kolekcję malarstwa, złotnictwa i skarbów ofiarowanych klasztorowi, warto odwiedzić mieszczący się nad zakrystią skarbiec. Na Jasnej Górze wśród wielu dzieł sztuki znajdują się również cenne obrazy autorstwa m.in. Jana Matejki, Juliana Fałata i Jerzego Dudy Gracza. W skarbcu możemy podziwiać wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej pędzla Józefa Chełmońskiego. Artysta uwiecznił na nim cenne korony papieskie, ofiarowane tutaj w 1717 roku przez papieża Klemensa XI. Niezwykle cenne zabytki sztuki gromadzi także klasztorna biblioteka. Na 18 regałach zgromadzono ponad 2000 drewnianych futerałów skrywających starodruki. Tutaj przed nami jest niezwykły egzemplarz. Czego dotyczy ta księga? Księga pochodzi z XVI wieku, z 1583 roku. Jest o tyle ciekawa, że dotyczy budowy fortyfikacji, więc jest tytuł De la Fortificazione delle Città, bo książka jest wydana po włosku.
ona ma w sobie tą niezwykłą rzecz, że na pierwszej stronie są odręczne zapiski sprzed wielu, wielu, wielu lat, gdzie mamy listę zakupów, zapewne dla jasnogórskiej twierdzy, gdzie jest wyszczególnione, ile kupiono granatów, ile haubic, ile zapewne co kosztowało. Jakie były losy klasztoru jasnogórskiego i cudownego obrazu podczas II wojny światowej? Niemcy do Częstochowy weszli 3 września. Pod okupacją niemieckiego wojska znajdowała się nie tylko Częstochowa jako miasto, ale również sam klasztor jasnogórski. Część budynków też zajął niemiecki Wehrmacht, natomiast bazylika, kaplica były dostępne dla pielgrzymów. Z tym, że obraz Matki Bożej był nieobecny w kaplicy. Co znajdowało się w kaplicy? W kaplicy w miejsce obrazu umieszczono kopię. W nocy z 3 na 4 września dokonano podmiany i przez całą okupację niemiecką zarówno Niemcy, jak i Polacy widzieli w kaplicy kopię obrazu, a oryginał był ukryty za klauzurą. W trudnych okresach utraty niepodległości przez Polskę Jasna Góra stawała się łącznikiem pomiędzy rozdartymi częściami kraju, podtrzymując poczucie więzi narodowej. Od 1655 roku, po zwycięskim odparciu potopu szwedzkiego, Matka Boska Częstochowska ogłoszona została formalnie Królową Korony Polskiej. I ta szczególna forma kultu aktualna jest do dziś. W 1994 roku to niezwykłe sanktuarium zostało wpisane na listę pomników historii. Jasna Góra stała się symbolem wiary, wolności i nadziei. Jej bramy były zawsze otwarte dla potrzebujących. Podczas II wojny światowej klasztor nie został zbombardowany. Ocalały narodowe pamiątki, skarbiec i archiwum. A przede wszystkim ocalał cudowny obraz Matki Boskiej. Rokrocznie Jasną Górę odwiedza blisko 4 miliony pielgrzymów.